23 czerwca, 12 niedziela zwykła, z Ewangelii świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali tak, jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Kim właściwie on jest? Kim jest Jezus Chrystus w moim życiu, dla mnie, w moich codziennościach? Kim jest Jezus Chrystus w mojej rodzinie, w moim domu? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus w moim miejscu pracy, w szkole, na uczelni, na ulicy? Kim On jest, kiedy jestem z przyjaciółmi? Kim On jest, kiedy jestem w miejscu świętym, w kościele? Czy On jest moim Zbawicielem? Czy On jest moim Odkupicielem? Czy On jest moją drogą, prawdą i życiem? Czy jest Bogiem, człowiekiem? On, który zamieszkał pośród nas, który przyszedł do naszych serc, On, który zapłakał, On, który wypędzał złe duchy, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmarłych, On, który powiedział do jeziora: milcz, ucisz się. Czy On jest tylko właśnie tym, którego chcę mieć, aby czynił cuda, żeby pokazywał mi znaki? Czy On jest tym, którym chcę żyć, z którym chcę iść poprzez to życie, którego zapraszam do tego życia, który jest moim szczęściem? On, który jest wiarą, bo bez wiary Go nie spotkam. Bo bez wiary On nic dla mnie nie będzie znaczył. Jeśli Go kocham, mam pielęgnować wiarę. A On pozwoli mi się znaleźć. A uczyni jeszcze większe cuda niż te, które dokonywał. I wtedy z wiarą powiem tak: Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś moją drogą, moim życiem, moim prawdziwym szczęściem. Kim dla mnie jest Jezus? Pozostawiam was z tym pytaniem. I błogosławię wam na tą odpowiedź na to pytanie w waszym codziennym życiu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia i do zobaczenia już jutro.